Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj jest ze mną Kamil Kitkobon. Siema, Kamil. Cześć, Lucek. Siema, będziemy grać w grę. Będziemy się bawić. Tak? No, to fajnie. Masz Aventadora, bardzo fajnie stunigowanego. Ja mam Dodge Chargera, równie fajnie stunigowanego. Jaka jest różnica między tymi dwoma samochodami? Podstawowa. Chcesz się przekonać? Tak, Chargerem nie da się jeździć, Aventadorem pewnie jeździ się fajnie. Dawaj, to zrobimy sobie szybki wyścig na prostej, na autostradzie. No dobra. No to, no dobra. No to, trzy, no. Dwa, jeden, go! on jeszcze nawet tak... Dobrze się prowadzi ten twój Dodge. Myślałem, że gorzej zostanie. Nie, to chodzi o skręcanie. A nie, a ja mówię o prowadzeniu, nie przyspieszaniu. No dobra, no ale no wiesz, myślałem, że najbardziej zostanie, ale... Nie, okay. Dobrze przyspiesza, no to jest jego atut. Nie wiem, chodźmy na wyścig, co powiesz na to? PvP? No. Tak. Okay. O, jesteś Aventadorem koło mnie. No i zobaczymy, czy będziesz taki kozak, co? No, zobaczymy. No i zobaczymy. Pokaż, co potrafisz, man. To jest wyścig na śmierć i życie. Co to w ogóle tutaj? Ten Hummer nie przeraża, wiesz? Ten tuning wyczynowy dla Hummera. No, tak troszeczkę. Nie wygląda to ciekawie. Znaczy, dziwnie to wygląda. Jezu, co? Jakie ja mam lagi? Co? Nie możesz mieć lagu, przecież ty masz internet dobry. Chwileczkę. Tak, ale ta gra ma lagi. Nic nie ma lagu. Już ty tutaj nie kręć. Tak, później zobaczysz. Tak, nic o, Lucek czwarty. A ja czwarty. No i zobaczymy. I kto jest kozak? Kto jest kozak? Teraz mnie dogoń, man. Dobra, masz jeszcze na to pół godziny. Także spoko. Aż taki długi wyścig? O, no, kurde, nie, on ale trochę trwa. Dał wyścig. On troszeczkę trwa. Naprawdę. Ale nie martw się, jakoś to będzie. Gościu mnie wypnął z trasy. Spoko. Jak zwykle na propcie. Ciesz się, że z trasy. Naprawdę. Oh yeah. O, jesteś zaraz za mną, tak? Jesteś cwaniak? No. O, ja jestem prawie poza trasą. God damn it! Właśnie taki jest Dodge Charger. No kurde, lekko gdzieś skręcisz i po tobie. Ale poczekaj, ja cię dogonię, zobacz. No, no. Teraz ty się bawisz w kotka, a ja nie. Proszę? No, kotka, ja w myszkę. Kurde. Dawaj, bo ja tutaj tych ludzi chcę wziąć, wyprzedzić, a nie mogę. Ja ciebie? Ja mówię do Chargera. Wiesz, w końcu to prawie że pies. Dodż. Słucham. Ty żyjesz pod kamieniem, Kamil, kurde. No? A Viper to już mija. A ty masz, co ty masz? Ty masz kolorowego nosorożca. Pelikana, kuźwa. Pelikan. Pelikany mają jeden kolor. Chyba, że je w farbie wymaczasz. Różowy. No, no to jeden, no to jak może być kolorowy więcej niż jeden? No ty jesteś pelikan. Nie, żartuję, nie jesteś pelikan. Jesteś fajny chłopak. Tylko denerwuje mnie to, że jesteś pierwszy, znaczy przede mną. Tak nie może być. Ja muszę ci pokazać, co potrafi mój Dodge-Charger! Kurde! No dlaczego wszyscy mnie spychają? A ten nie wierzył mi, jak ja mówiłem, że mnie spychają. Co? No ale oni... Patrz, oni jadą przez te wszystkie przeszkody, jakby jechali po prostej drodze, czaisz? I w ogóle im to nie przeszkadza. No właśnie, no. Dlaczego jak tak się dzieje? Jak jechałem z tyłu, miałem ten sam problem, ludzie. Ale ty jechałeś z tyłu bardzo krótko. A ja to co? Ty taki progamer ja jesteś? Ja w ogóle taki progamer widzę jesteś? Latające lampy. Dawaj, progamer, zaraz cię dogonię. Chyba. No kuźwa! Zderzyłeś się, prawda?
zarzuca strasznie, jak ten Charger ma to do siebie, że jak jest lekki, jakieś lekkie wzniesienie i po tym wzniesieniu upadnie na przednie koła, albo na tylne, albo w ogóle, nie wiem, upadnie. Cokolwiek zrobi, to zawsze go jakoś obraca, wiesz? Po prostu nie ogarniesz. No ale straciłem swoją pierwszą pozycję. I nie da się tu nitra używać, bo cię od razu bokiem ustawia. Tak? Aż tak mocno? No. Jest naprawdę tragicznie. Ale spoko, ja się nie poddaję, muszę go opanować, tak czy inaczej. Kiedyś go opanuję, spokojnie. Cały czas uczę się nim jeździć, cały czas go ulepszam. Chociaż to ulepszenie chyba coraz bardziej mi szkodzi, a nie pomaga, bo on ma więcej mocy, a tyle samo przyczepności. No. To jest katastrofa troszeczkę, ale spokojnie. Kiedyś chcę właśnie dojść do takiego momentu, do takiej wprawy w tym chargerku, że będę jakieś bijał na PvP i ludziom będzie opadać kopara, jak będę prześcigał ich te Murcie Laga, te ich Galarda, Super Lagery i te ich Aventadory moim chargerem, kurczę, z 69 roku i zobaczą, co to jest świat. I powiedzą, jak to, przecież tym się nie da jeździć, a ja biją, kurde, jak się nie da, to skumaj. Ja ostatnio jak wbiłem tutaj trochę na to PvP, akurat udało mi się dołączyć po 6 minutach oczekiwania. Więc to, że rozgromiłem gości, którzy mieli po 1000 po 1000 tej klasówki w samochodzie, rozgromiłem Chevroletem 500. Możliwe to jest, bo ja te ulepszenia dają trochę do samochodów, ale bardzo daje też dużo znajomość trasy i opanowanie wozu. Więc to nie zawsze jest tak, że... I nie każdym samochodem wszędzie da się wygrać. O, może tak. Bo na przykład jakbyśmy jechali po jakiejś śliskiej nawierzchni Dodge Chargerem, to ja bym jeszcze był w Miami. Aż tak mówisz, że aż tak naprawdę, kiepso? Nie da się tym samochodem jeździć po śliskiej drodze w górach. Nie da przez duże nie. Myślałem, trzeba że nie na półgazie nawet jak jedziesz, to cię chłopie obraca. Musieliby poprawić jakoś te samochody, żeby były konkurencyjne. No tylko i wyłącznie 4x4 na śnieg, bo inaczej nie ogarniesz. Nie ogarniesz, koniec. A czekaj, ja jeździłem tym Mustangiem, tym z 2015 i powiem ci, że trochę się ślizgał, ale nie aż tak on bardzo. On ma trochę lepszą trakcję, ale nim też chyba dosyć ciężko. No ja już się nie bawię, ja na śnieg jakieś są tam zadania, czy te misje fabularne, to biorę sobie po prostu Skyline'a i mam gdzieś, jest łatwiutko, ładniutko. Zatem ja mam tutaj w dekru wyłączoną zupełnie kontrolę trakcji. Mam tu takie wszystkie rzeczy powyłączane. I sobie tak gram i chcę się w ten sposób nauczyć. Nie, tak dla własnej chyba satysfakcji tylko i wyłącznie, bo przede wszystkim większość czasu będę przegrywał, nawet z botami, bo te boty w ogóle są jakieś przesadzone. No, akurat słyszałem trochę o tym, że jednak ta gra jest dosyć kiepsko zbalansowana. Ja to pamiętam, że przy jednej misji się tej okropnej męczyłem, ale tak to jakoś nie było dla mnie większego problemu. Ja jestem za tym, żeby była trudna. No, gdyby było za łatwo jak Rivals, no to przecież by była lipa totalna. Mi się to podoba tam. Ja tam nie mam zastrzeżeń co do tych rzeczy, tylko Dodge Charger jest naprawdę trudny do opanowania. Trzeba mu poświęcić masę czasu, aby się nauczyć nim jeździć, ale satysfakcja z tego, jak jedziesz samochodem i wygrywasz samochodem, którym nikt nie jeździ z uwagi na to, że trzeba mu poświęcić dużo czasu, musi być po prostu nie do opisania. No, wtedy jest z tego satysfakcja. Ale nie wiem, czy cię dogonię, wiesz? Będzie raczej ciężko. Raczej tak. Ale będę się starał, może się uda. I tak dla tylko twojej wiadomości, jesteś już 2,5 km za mną, więc... Nie, ja widzę, cały czas to, wiesz, obserwuję. Monitorujesz? Monitoruję, o właśnie, dobry słowo. Monitoruję ten przebieg sytuacji, ale nie poddaję się, naprawdę się nie poddaję. Charger jest jaki jest, ale jedną z jego zalet jest to, że uczy cierpliwości. O,
Jakbyś 17 razy powtarzał to samo wyzwanie, które Charger powinien ukończyć, bo nie jest to wyzwanie ani offroadowe, ani na śniegu, to byś zrozumiał, co to życie. A w międzyczasie zbliżyłem się do ciebie o 1,5 kilometra. Uuu, tak dużo? Nice one. Może gdzieś tam są zakręty, wiesz, i dlatego tak. Nas tak zbliżyło. Ale to jeszcze bo, nic bo nie jest znaczy. Dosyć dużo zakrętów, tak. No. Chciałem tobie powiedzieć. Więc powodzenia ludzek na zakrętach. Spoko, jakoś na razie sobie radzę. Najgorzej było na początku, gdy mnie wszyscy kurcze spychali. Teraz jest spoko lepiej. Gościu chcę przedzać. Tam. Spychaj ich. Aha, sam się zepnąłem na dwa koła. Nie wiem jak tam odległość, 900 metrów od ciebie. To chyba był tam jakiś ostry zakręt chyba. Mm-hmm. Taki nawrót dosyć mocny. Skoro nas o rany, ale ciężko się jeździ. A już 1,5 kilometra. No i gdzieś tutaj musieliście nawrócić. Gdzieś tutaj się zbliżyliśmy do siebie. W linii prostej. No tam jest ten, tam jest zakręt 90 stopni, aha, więc... A, bym przejechał tego. Kogo? Jelenia. Ziwa. Ja pierd... W ogóle tak patrzę, jak te jajki jeżdżą i to tak trochę bardzo pokracznie to wygląda. Tylko jeżdżą? Dwa. Jajki. Jakie jajki? AI. Artificial Intelligence. Wow. Trudny wyraz. Język można sobie połamać. Wiesz, ja jestem tutaj po prostu tak skupiony, jak ja jadę pierwszy, że to sobie nie wyobrażasz. No, a jestem tak skupiony, żeby cię dogonić, że ty sobie nie wyobrażasz. To jest cel mojego życia teraz, czaisz? Naprawdę. I oddaliłeś się znowu o 2,5 kilosa. Cholera. Tu gdzieś musi być w takim razie prosta. Hmm? Ale już byłeś 900 metrów. Mm. Ale tylko przez chwilę. Ale normalnie ręce są tak spocone. To jest trochę zaleta kierownicy, bo nawet jak masz ręce spocone, to ci się ta gałka, wiesz, spod palca nie ślizga, jak w przypadku pada. A tutaj... No, fakt. Tutaj jest dzięki temu właśnie lepiej. No, tam jak masz chwyt, to chwycisz i opuszczasz. Tak, Kamil. No, to jest motto życia, no. Chwycisz i nie opuszczasz, no kurde. Ty o tym modcie nie wiedziałeś? Nie, pierwsze słyszę w ogóle. Zobacz, chwytasz jak, i nie zobacz, puszczasz? Zobacz jak ten... Jak się wzbiłem ku górze... Na tabeli... O, szósty jesteś. Tak, spadłem o dwa miejsca. Wpadłem w poślizg i mnie wyprzedziły te dwa patałachy. Ale już ich podgoniłem, na szczęście. A znowu się zaczynają zakręty. To jest musi... No cię podgonię, tak? Która to bramka? 15, o nie. Noż. Gazu! Brakuje mi gazu, jak w moim Maserati, no. No nie. 3 kilosy, no nie podgonię cię w tym roku. Którą masz bramkę? 18. Ja 16. Ja tutaj tak naprawdę to się ścigam z jednym gościem. Wiem, bo ten pierwszy jest zawsze najlepszy. Dziwne, nie? No, tak trochę. Bałbym się tego. O, zakręt. To mnie zaskoczył. Ja w ogóle zauważyłem w tej grze, że są same proste i zakręty. Nie wierzę. Poważnie ci mówię. Jadę a są prosto. Krzywe? Nie, okay. A serio. Jadę prosto, a tu nagle zakręt. Potem jadę za zakrętem, patrzę od razu prosta. Ale powiem ci lepszą rzecz. Czasami jedziesz
Wychodzisz z zakrętu i słuchaj teraz. A tam zakręt. A tam zakręt. Nie wierzę. Kuźwa, no możesz się nogami nakryć. Poważnie ci mówię. Nie. Pierwszy raz tutaj mam na przykład do takiego basa puściłem. Nie. Że myślałem, wiesz, że pójdzie dwójka za tym od razu. O. Normalnie teraz mogę powiedzieć tylko jedno. Jedno. Zaskoczyłeś mnie jak rozwolnienie w metrze. No, wiem, jechałeś kiedyś metrem, man? Tak, bo mieszkam w Warszawie. Co ty? Ja myślałem, że ty mieszkasz gdzie indziej. No. Nie, gdzie to? A tak to gdzie? Myślałem, że gdzieś koło Kemota mieszkasz, jakimś jego sąsiadem czy coś w tym rodzaju. Nie, to. Kemot to na takim zadupiu mieszka. Poważnie? Absolutnie. Mi się. A. To niedobrze chyba. No kurde, 5 kilometrów. Ja pierdziele. 340 km na godzinę i nie chcę więcej jechać. A ile twój Aventador wyciąga? Też chyba jakoś tak. No nie wiem, nie mam akurat prostej, żeby to sprawdzić. A widziałeś, ile Mini Cooper wyciąga? Ile? Czy nowa wersja? 435 km na godzinę. Dziękuję. To chyba powinno być trochę na odwrót. Co oni zrobili z tymi samochodami tutaj? Nie wiem, ale widziałem taki obrazek. Nie jestem pewien, ale to chyba była wersja wyczynowa Mini Coopera. Bo nie wyobrażam sobie innej, żeby tyle jechała. Nie Mini wiem. Cooper! Kuźwa! No właśnie dlatego też się tak dziwię. No dobra, no jestem w stanie zrozumieć jakieś muscle cary, czy jakieś Lamborghini, LaFerrari, ale Mini Cooper? Dobra, ale powiem ci coś lepszego. Mini Coopery są to bardzo drogie samochody. Mają silniki 1.4 i palą 15 litrów benzyny. No kuźwa. A w eksploatacji to jest coś jak ten, jak Porsche tak drogie. Naprawdę. Znaczy no wiesz, no ja wiem, że tam ten Mini Cooper to jest... nie należy do tanich aut. Ale no, ile on ma koni? Nie wiem nawet, ileś tam ma, znaczy to wiesz, kilka modeli jest tych Mini Cooperów. W każdym razie z tych takich bardziej, nie wiem, tam ktoś pisał, że najnowszy model Mini Coopera ma już normalny zegar prędkości, ale charakterystyczną dla Mini Cooperów opcją jest ten zegar pośrodku deski, kamery! No, pośrodku deski rozdzielczej. Taki wielki zegar, człowieku, jakbyś z kuchni wyrwał, nie? Naprawdę. I tam jest podkazany licznik. Normalnie zamiast radia masz licznik prędkości. Taki zegar wielki, jakbyś, nie wiem, z Krakowa, z tego, z kościoła zdarł. Taki kuźwa wpieprzony wielki. Z Big Ben. Tak. Bądźmy bardziej podświetlony na czerwono, albo opcjonalnie na różowo. Ło! Wow. I to ja biorę tą różową wersję. Mówiłem, że jesteś pelikanem. O. Wiesz, muszę się ukrywać, bo jak ludzie się dowiedzą, to... To co? To nie dadzą mi żyć. Jeszcze będę występował w jakichś filmach, będą tego chcieli. Przynajmniej będziesz miał Kemota jako chłopaka. No. Nie, akurat tego nie chcę. Dlaczego? Fajny chłopak. To ty powiedziałeś już, a nie ja. A teraz słuchaj. Jak ty wygrasz, ja też dostaję kasę. Tylko jest jeden problem. No? Ja nie wiem, czy ja dojadę na czas. Mam 24 bramkę. No, ja mam 26. No, powariowało cię. Nie wiem. O! O! O kurde, mam brakowało. Ciesz się, że jesteś w mojej frakcji, wiesz co? Moja frakcja jest najlepsza. Są orły. Orły są najlepsze na świecie. Nie są jakieś misie albo kurcze kubusie puchatki. Tak, to są niedźwiadki. Tak. Nie wiem, byłem w wężach. W wężach byłeś? Czekaj, węże. Dzikie węże, kuźwa. Rozbiłem się. W ogóle pomyślałem chwilę o tych twoich wężach i się aż rozbiłem. Na samą myśl o tym. A co by było, jakbym był w tej ekipie? To już by była w ogóle porażka. Słuchaj, Kamil. No patrz, goście mnie wyprzedza.
No nie daj się mu, musimy to wygrać. Którą masz bramkę? 28, zaraz będę miał 29. Nie możesz tak robić. Nie, żebym coś narzekał, ale chyba ktoś tutaj ma inną pozycję niż by zamierzał. Jestem czwarty. A? To są tylko dwie pozycje dalej od ciebie. Nie narzekaj. 4 km mam do ciebie. I ta odległość się sukcesywnie zmniejsza. W zależności ile mam zakrętów w danym momencie. Zgadza się. Dobra, wyjechałem poza trasę. Mogę się raczej pożegnać z pierwszym miejscem. To poczekaj na mnie. Chociaż spróbuję jeszcze tego gościa dogonić, bo mam trochę prostych. Oni też cię rozbijają. Ja w jednym odcinku miałem takiego farta, że ty sobie nie wyobrażasz. Po prostu jechałem, rozbiłem się, gościu się rozbił. I udało mi się wygrać. Tak na farcie. A w ogóle tam nie musiałem wcale wygrywać. To było ciekawe. Bo wystarczyło miejsce na podium. Taka opcja. No widzisz, a ten gość chyba będzie pierwszy. Nie może być. Buteczek. Atakuj, Kamil, nie wiem, strzelaj go czymś tam. Power-upami jakimiś. No tak kurde, no chciałbym. Albo widzę, że second. Coraz... Weź zrób, żeby się asfalt rozstąpił przed nim, jak split second. Ach, chciałbym. Kurde, ostatnia prosta 100 metrów do niego. No szkuźwa, jeszcze się też rozbiłem. Czemu się na tych zakrętach rozbiłeś? Masz tak zajebiście przyczepny samochód. Ale za szybko wjechałem, no. Lucer, wiesz jak to jest. Chcesz dobrze... No. Za szybko wejdziesz i już nie wyjdziesz, no. Ja nie wiem nic na ten temat. Ja jestem kawalerem. Ja też. Ja tylko tak, wiesz, z opowiadań słyszę. Tak, okay. Lucek, dojechałeś. No kurde, ja nie wiem, gdzie ci się tak śpieszyło. Zajebiście. No śpieszyło mi się do tego pierwszego gościa, no już prawie go miałem, czułem go. Jo. To dobrze, Tomek. Znaczy ten, Tomek, nie Tomek, Kamil. Dzięki. Ale się pojechałem. Oj, sorry. Jesteś Kamil, tak? Tak, nie? No. Kamilu, wyścig poszedł wyśmienicie. Zależy dla kogo. No oczywiście dla nas. No. Proponuję zrobić jeszcze jeden skok. Jaki skok? No ja ci pokażę jaki. No, taki to pokaż. Taki cwaniaczek jesteś? Pokazuj, co tam masz. Pokazuj, zaraz ci pokażę, co ja potrafię. Już do mnie, szybko. Proszę bardzo, zapraszam. Zobaczymy, czy będziesz cwaniak. No, chodź. Gdzie ty tam jesteś? Nie wiem, ustawić ci znacznik, żebyś ten znalazł. Dobra, no już cię znajdę, no spokojnie. Koło Miami jestem, no. Na samym dole. Już tak. Tam jestem, Miami. Miami dawaj, się zbliża. Dawaj Miami Beach. Gdzie jesteś, Miami Beach? Jestem Miami Beach. Dobra, i skaczemy to. Zobacz, nie w tą stronę, man. Chwileczkę. No. Co? No jedź, nagrywam cię. A właśnie, jak jesteśmy blisko siebie, dostajemy dużo więcej za wyczyny, wiesz? No na zadrifty i te inne pierdole. Yeah! Ile dalej wylądowałem. Już palisz ci powiem, czekaj. O, 48 poziom opon. Dzięki. Ja... Ile ja metrów miałem w ogóle? Nie wiem. Ja dostałem 7286 punktów. Czekaj, ja jestem... Chwileczkę, ty... Przegrałem. Zobacz tej tablicę, jesteś gorszy. 7700. To dawaj jeszcze jedno podejście. Ale teraz ty, ja jadę pierwszy. Pokażę to czekaj, ci, czekaj. Ja się tam steleportuję zaraz do ciebie. Pokażę ci, o co w tym chodzi, okej? Okay? Będziesz już wiedział na przyszłość. A, szybka podróż. Dawaj, szybka podróż do Lucusia. No, no, okay. No. Tutaj się ustaw, no, no. Dobrze ci idzie. No, czekaj, ja zawsze byłem słaby z parkowania, więc... Poważnie? Tak, zaś prawko. Dobra, nie chcę wiedzieć. Dobrze, że nie zadałeś tego pytania. Niech to będzie twoja słodka tajemnica. Tak. No. Dobra, ucz się. Uczę się.
Mistrzu, uczę się. Tak się robi, kurde, życie. O, nowy rekord ustanowiłeś. Tak? Tak. Tak? Tak? No, tak? Ale tak? Zobaczymy, czy mnie pokonałeś. Jestem ciekawy. Ranking. 8480. No gdzie? No tak! Nie, ty masz 7200. No to teraz zobacz. Aha, czekaj. Ranking. No nie aktualizuje się. A jak to sprawdzić szybciej? Aha, czekaj. Chyba trzeba tak, jak to się robi. Tak, ja zaraz zobaczę, czy taki cwaniaczek jesteś. Czekaj. Test skoków, to tu powinno być jakoś. No i gdzie tu jest? Aplikacja Wiki? Nie. Ustaw znacznik? Nie. Duch? Nie. Wybierz ducha, no to może tu. Uwierz w ducha. No dobra, widzę. Lepiej ci poszło. Widzisz, no, to tylko dlatego, że miałem dobrego tego, dobrego nauczyciela. No właśnie. Powtarzałem tylko to, co ty robiłeś, no i tak jakoś dokładnie wyszło. Tak, dokładnie no. Tak. That's what she said. I teraz patrz, jak cię pokonuje człowiek. Chwileczkę, czemu ty oszukiwałeś tutaj? No jak ja oszukiwałem? Czym oszukiwałem? Wyłącz te programy następnym razem, chociaż jak ze mną grasz. Dobra, wyłączę swoją umiejętność. Kurde. O, zdobyłem nawet jakąś część. Dobra. No dobra, moi drodzy. Myślę, że powoli kończymy. Co ty na to, Kamil? No, chyba myślę, tak jeszcze taki powoli. Skok mega zrób. No, ja cię nagram. Nagrywam cię, no. Skup dawaj, się. Lecę, będę leciał. Skup się. Lecę. Jest! Ale fajnie poleciałeś, Kamilu. Tak. My to jesteśmy jednak fajni. No, jeszcze raz skocz w drugą stronę, proszę cię, zrób to, pokaż co potrafisz. I patrzcie, to jest Kamil, yeah! O, tak wiesz, żeby ten, żeby było jak najlepiej, no. Żeby było lepiej, żeby a teraz patrz, co ja tutaj będę robił, patrz, nad tobą i do wody. Chciałem na autostradę skoczyć, ale nie wyszło. No dobra, no co, żegnamy się ze wszystkimi. Tak będę ci teraz skakał. No ja tam nie dojadę. Zajebiście, no próbuj. Nitro, nitro trochę, nitro. Dawaj, próbuj. Hop. Yeah! Prawie. O, jestem po drugiej stronie, jak niemiło. Jakim cudem. Dobra, mniejsza z tym. Dziękuję wam wszystkim, że byliście z nami. Trzymajcie się. I do następnego razu. Pa, pa! Cześć!